Witajcie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources, Soviet Republic. I dzisiaj chciałbym już powolutku zacząć te farmy nasze tworzyć. Tutaj się wszystko oczywiście buduje dalej. Ten most... widzę, że już powolutku zaczyna się budować chyba, coś tam już przywożą. Chociaż, no, ja zauważam, że to idzie jak krew z nosa. I nie wiem, czy to jest wina tego, że mamy po prostu za mało maszyn, czy co tu się dzieje. Ale no... Mniejsza z tym. W każdym razie tutaj chciałbym zacząć budowę kołchozu. Czyli tego, na początek postawmy nasz kołchoz. Mam tutaj taki na 24 maszyny, ale tutaj jest na 30 maszyn z oryginału. Tym bardziej, że ten niby nie jest jakiś taki super ogromny. Ale jednak nie. Nie. Postawimy ten oryginalny. I też jest on bardzo, bardzo sympatyczny. Teraz tego. Tu gdzieś bym chciał jeszcze postawić taki silos zbożowy ogromny, dosłownie ogromny. Jego chciałbym postawić może tutaj. O, w tym miejscu. Tak, on jak widzicie wymaga ogromnych ilości betonu, stali, żwiru, asfaltu, a robocze dni to jest już w ogóle wow. On sam w sobie kosztuje 320 tysięcy rubli, jeżeli chciałbym go zbudować od razu. Tak więc, no, nie są to małe pieniądze. Oj nie. A ja teraz tego. Kołchoz mój, jako taki, postawię... Powiedzmy, że w tym miejscu nie mogę. W tym miejscu. Tutaj o. No. Będzie idealnie, moim zdaniem. Dobra. Niechaj tak będzie. Więc to już się będzie budować. Ile on sam sobie? No, prawie 100 tysięcy kosztuje. No, ale trzeba to zrobić. Tutaj chciałbym mu doprowadzić, przynajmniej do niego, tak, przynajmniej do niego, drogę asfaltową jednak. Dalej do pól będzie droga taka, wiecie, zwykła, nieutwardzana, bo tam będą jeździć tak tylko ciągniki rolnicze, więc co mi tam? Z takim łuczkiem? No powiedzmy, że może być taki łuczek. Teraz tego, tutaj trzeba zrobić w ten sposób i w ten sposób, o. Powiedzmy, że to jest prawie proste. Dobra. Teraz tego, ta droga automatycznie też pójdzie w drogę taką, więc tutaj bym do końca już chyba taką dociągnął drogę. No, chyba tak. Oni będą teraz naokoło musieli troszeczkę zasuwać odnośnie tego, chociaż i tak zauważyłem, że oni w ten sposób gdzieś tak jeżdżą, więc nie powinno to na nich zrobić większego wrażenia. Nowy typ pojazdu, spalinówka. Średnio mnie interesuje. A co to? Co to za jakiś plusik? Mniejsze. Dobra, w każdym razie to macie zbudować sobie sami. I teraz zaczynamy stawiać pola. Czyli tego. Małe, nie małe. Ja chcę te duże pola. Teraz chciałbym zobaczyć, jak tu idą sobie te moje nierówności. Czyli tego, pierwsze pole byłoby gdzieś tutaj. Drugie. I trzecie. I to byłoby na razie chyba tyle. Ewentualnie jedno tutaj. Nie, nie wyjadę już do niego, więc na razie nie. Ewentualnie mógłbym małe pola postawić w drugą stronę. Czyli tego, cyk, cyk, cyk. Wiecie, że to była jakaś tam, powiedzmy, różnorodność tych pól. O. Powiedzmy, że
Ciach. Ciach. I tu? No powiedzmy, tu już będzie takie niepełne. No dobra. Teraz tego. Drogi. Zacznijmy od tego pola, które będzie miało taką dojazdóweczkę. I tu może jeszcze kolejne pole się pojawi później. Więc można by to tak zrobić. Moment. Zacznijmy od tego, że tak. Tu taka mniej więcej prosta droga. To takimi krótkimi odcinkami prowadził. Żeby wyszło to najprościej, jak się, że tak powiem, da. I cyk. Dobra, i teraz tego. Można cyk. Można cyk. Poprzyłączać te drogi do pól. No tutaj mówię, lepsza droga wam w zupełności, znaczy na pewno nie będzie potrzebna, gdyż no te maszyny nie jeżdżą z jakąś taką super ekstra prędkością, więc to nie będzie problem żaden. Dobra, i cyk, gotowe. Więc to byśmy mieli załatwione, czyli no tutaj zostało tylko na tą sprawę zacząć uprawiać te pola. Jak tak patrzę, to może byśmy jeszcze więcej tych pól dodali. Może jakieś takie średnie pole bym tutaj wstawił. O, by się akurat ładnie zmieściło. No po drugiej stronie już chyba nie wejdzie mi, chociaż jakbym je tak o zrobił, to by weszło. No, powiem szczerze, że będzie to chyba wyglądać jak u ludzi. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo się pochlastam chyba. Dobra. Czyli tak, to byłoby załatwione, to załatwione. I teraz tego, trzeba by przebudować trochę to, w sensie dodać drugie biuro budowy ewentualnie. Najlepsze miejsce to byłoby chyba tutaj moim zdaniem. Tak sobie myślę właśnie. Jak to by załatwić wtedy, bo tutaj pamiętajcie, że prąd musimy jeszcze dociągnąć mu. Który musi dojść w to miejsce. Ale moment, dobra. Don't worry, be happy. Biuro budowy. Tylko muszę stąd złapać je, bo tutaj nie wiem dlaczego mi się nie pokazuje. Biuro budowy. O. Ej, nawet wejdzie. Bez przestawiania tego wszystkiego. Może nawet zrobimy, żeby sami sobie zbudowali. Trochę może czasu minąć, żeby to załatwić. Ale pominę ten fakt. W ogóle już mam 2 miliony rubli prawie, także jest naprawdę sympatycznie. I powolutku będę się chyba przymierzał do rafinerii. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że tutaj już chyba nie będzie sięgać moje biuro budowy, więc no tutaj trzeba by to wybudować już za ruble. Bardziej to całe trzeba będzie zrównać z ziemią, tak? Nie sięgam? No, już nie sięgam. A to trzeba będzie wszystko zakopać na dobrą sprawę, bo tutaj jest... Pod tym jest największe źródło tej ropy. Tak wam pokażę. Że jak się spojrzycie, tutaj macie to. Jak najadę na ropę, to akurat ropa jest na jeziorku. Można powiedzieć, że to jest jeziorko z ropą. Dosłownie mówiąc. Teraz tego. Czy tutaj jest coś takiego, co wymagałoby budowy z ruble? Tu mamy 250 tysięcy rubli do zapłacenia, a tutaj... A, bo to jest taki krótki odcinek tylko. To jest całość. Za 300 tysięcy. No właśnie. Teraz są te właśnie dylematy. Jak to porozwiązywać? No powiem wam szczerze. Nie mam większego pomysłu. Aczkolwiek jakiś pomysł by się przydał tutaj. Nie ukrywam, że nie.
międzyczasie można by tutaj więcej terenu wyrównać, żeby potem można było tutaj spokojnie budować. Widzę, że spychacze chyba w większości teraz pojechały na jakąś robotę. A, i właśnie, już mamy, nie wiem czy pokazywałem to ostatnio, ale mamy już te lepsze pługi śnieżne, które już jadą z 40 coś na godzinę i odśnieżają, także to jest bardzo sympatyczne. Właśnie, jeszcze chciałem tutaj drogę dociągnąć, tylko ostatnio nie mogłem, bo ta droga nie była jeszcze chyba skończona. Tak, bo ona chciała się zrobić albo tu, albo tu, a w tym momencie mogłem zrobić idealnie na wprost. I to jest to, co chciałem uzyskać tutaj. Dobra. Dobra, okej. Okay. O, tutaj już nawet zawozicie to. Już będziecie pracować nad tym, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. A, tobie zostało tylko to, tobie to. Tutaj ten odcinek drogi lewy, jeszcze trzeba popracować nad nim. Szkoda, że nie można w tej grze ustawiać priorytetów. Chyba, że można. Jakoś. Da się jakoś ustawić priorytet, że nie wiem, zacznij od tego, buduj to, a dopiero później... Nie wiem. Betoniarnia nie może wyprodukować betonu. Bo nie ma tu ludzi. Proste. Jak budowa cepa. Czego nie rozumiecie? No i tu akurat piątka ludzi idzie. No i super. Tu by im się przydało, wiecie co? Żeby tutaj cały czas ktoś pracował. Przydałoby się tutaj blok postawić, tylko ja nie chcę też znowu mieszać tej strefy, w której mieszkają ludzie, ze strefą, w której robi się ciężki przemysł, bo dla mnie to już jest ciężki przemysł, na dobrą sprawę, jak mam być szczery. W ogóle patrzcie, jak prefabrykaty ładnie zasuwają, a tu tylko 7 osób pracuje, nie? I je wytwarza, więc naprawdę. Szacunek dla nich. Dobra, teraz tak, tam to mamy załatwione, jeszcze tory tutaj trzeba podciągnąć. Czyli tego. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tutaj będzie jeden pociąg przyjeżdżał, czy więcej. W każdym razie nie będziemy robić jakiegoś takiego super, zbyt długiego tego toru. Tym bardziej, że nie wiem jeszcze, jak bym chciał, żeby to wyglądało tutaj. Tak by to musiało wyglądać? XD? Co i w tym momencie tak o, jeszcze ewentualnie. To wygląda co najmniej komicznie, jak mam być szczery. On robi taki, wiecie, zium. Zium. Robi wzium. Ja pierniczę. Ale szczerze? Chyba to będzie działać. Dobra, tego trzeba się pozbyć. Zrobić to jeszcze raz. Źle krzyżówka, żeby była, nie? No dobra, rozpocznij budowę. Później to zbudujemy, chociaż mówiąc, te wszystkie tory można by już powoli zacząć budować. Oho, no przydałoby się.
Tak teraz patrzę na to. Dobra, to tory wybudujemy już wszystkie od razu. Za rubelki. Aj! Tego nie. Tego nie. To tylko tory. Na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie ich sami zrobić, więc... Więc tory jestem w stanie zaakceptować jeszcze do budowy rublami, ale... No i właśnie 300 tysięcy na tory poszło same, więc... Czujcie to. No i patrzcie, jak to będzie wyglądać. Jak mam szczerze powiedzieć? Trochę komicznie. Ale no dobra, niechaj im tak będzie. Więc tego... Jeden tak. Jeden tutaj. Jeden wyjazdowy tu. By musiał być. Albo tu, albo tam będzie mógł sobie jechać. Tak musiało to skrzyżowanie wyglądać. To jest komiczne, ale niech będzie. Teraz tak, o, jeden wjazdowy. I po jednym tak, o. Dobra, niech im będzie. Teraz w dwie strony. Ciach. Powiedzmy tu. Powiedzmy tutaj. Powiedzmy tu. Tu. I tu. No bo jest, wiecie, skrzyżowanie. I powiedzmy gdzieś tak w połowie tego, żeby mogli też się... Albo się tak nie blokowali, nie? Tamtą stronę, powiedzmy, że gdzieś tutaj. I zaraz za wyjazdem ze skrzyżowania też muszą być wyjazdówki. Tak, dokładnie. Tak jak to obecnie widzicie. No dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To by tak mogło wyglądać. W ogóle bardzo mi się podoba w tej nowej aktualizacji, bo już sobie zerknąłem. Tutaj zamiast punkt trasy macie, możecie, znaczy punkt trasy też możecie umieścić, ale macie możliwość zrobić, nie wiem, żeby przykładowo to skrzyżowanie tutaj bym mógł zrobić ze światłami, albo ustawić mu pierwszeństwo gdzieś, czy coś. To jest bardzo sympatyczne, bo nie wiem, mogę zakaz wjazdu dla ciężarówek ustawić. Czyli na przykład, nie wiem, tu byłby zakaz wjazdu dla ciężarówek. Jakby chciał jechać, nie wiem, stąd, gdzieś tutaj, nie pojedzie tędy, tylko będzie musiał gdzieś tutaj albo tędy jechać, albo tutaj, dookoła. To będzie takie, no, fajna opcja moim zdaniem, żeby te miejsca typowo nie dla ciężarówek wykluczyć z nich. Bardzo mi się ta opcja podoba. Jak mam być szczery. Tak więc no, uwierzcie mi, że jest fajnie. Fajnie to wszystko wygląda, fajnie się prezentuje. No zobaczymy, jak fajnie będzie później jeszcze. Aha. Dobra. Jak tu idą prace budowlane? No nie idą w ogóle. Halo, co tu się dzieje? Co wy odwalacie, ludzie? Nie no, wam ewidentnie brakuje po prostu do pracy maszyn. O, tutaj się buduje na przykład. What? Co tu chodzi? Że tutaj co, nie ma człowieka, który nadzoruje tę pracę, tak? Czy jak? Dobrze to rozumiem? Dziwne to jest, ale dobra. Niechaj im tak będzie. Lol. Widział ktoś tak, kiedyś coś takiego? Głupie to jest. No, tu już przywożą prefabrykaty. Będzie ustawiany... Wam to by się przydał już tutaj dźwig, kurde.
Może by się zaczęli budować coś powolutku. A ty w razie co możesz tutaj gdzieś tak... Kurczę, lipę masz. Tak, to jest niepodokończane. Jeszcze to jakby było dokończone, to jeszcze byś se tutaj doszedł. Może, może byś doszedł. No. Tak nawet nie masz gdzie zakupów teraz robić, gościu. Bo tutaj chociaż drogi były zrobione. Ha. Ale głupie. Wiecie, chociaż że mieli gdzie zakupy robić, a pracę no to będą chodzić na budowy, nie? I pracować. No, robotnicy placu budowy. I oni przyszli skądś? Tutaj gdzieś? No stąd na pewno. Wyszedł i poszedł na budowę. Taka opcja też jest, żeby oni, wiecie, dojeżdżali sobie, nie wiem, do najbliższego parkingu i z tego parkingu sobie lecieli na budowę gdzieś. To jest też taka możliwość. No dobra. Wow, ile ten węgiel kosimy? 64 tysiące rubli. Po ile jest węgiel? 3 dychy. Ej, kurde, węgiel jest droższy w tym momencie na dobrą sprawę od... Ha, to jest dopiero ciekawostka. Że węgiel jest droższy od ropy naftowej w tym momencie. No, powiem szczerze, że ciekawe czasy nastały. Ale no niech im tak będzie. Dobra. Teraz tego, tutaj mamy tą sprawę załatwioną. Tutaj jest sprawa na razie rozwiązana jako tako. Chociaż szczerze mówiąc to przydałoby się, kurczę, ten beton zacząć ogarniać jakoś tak. A, nie możemy składować ani wysyłać. Nice. Podejrzewam, że mam za mało w ogóle tych maszyn, bo tak. No, tutaj już coś tam się dzieje, nie? Chociaż zgaduję, że mam za mało i tak maszyn. No bo tak, to uwierzcie mi, że nie jest za dużo. W ogóle czemu ten dźwig nie jeździ na roboty, to mnie interesuje. W ogóle patrzcie, tylko dwa betonowozy, no to co to jest? To by się prosiło o gruntowną przeróbkę. Uwierzcie mi. No, bez jaj. W sumie chciałbym więcej spychaczy niż... Jakieś autobusy ciekawe? Macie jakiś pomysł może? Bo ja nie mam za bardzo pomysłu w tym momencie. Napiszcie mi w komentarzach, jak wy to byście widzieli jeszcze, co tutaj jeszcze zrobić w tym momencie. Znaczy, ja wiem, co tutaj mniej więcej robić, nie? Tylko... A, i w ogóle ktoś mi napisał, że mam bardzo mały przyrost, jeśli chodzi w ogóle rozwój. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ale ja jak najbardziej chcę dążyć do samodzielności, czyli w tym momencie nie będę tego biura budowy budował już, tylko samodzielnie ono ma się zrobić, co nie? I wszystko będę chciał samodzielnie w miarę tworzyć, ile tylko się będzie dało. Chyba że już naprawdę się wścieknę i stwierdzę, że nie mam czasu czekać i nie buduję za ruble, bo mam ich, nie wiem, z 10 milionów i są luźnymi pieniędzmi. Takimi naprawdę luźnymi. Bo tu mam jeszcze 2 miliony do spłaty. Taki szczegół. Dlatego dobrze, że to jest. To się sprzedaje. I to dość dobrze sprzedaje. Wow! W tym momencie już jest węgiel droższy od ropy rzeczywiście. To jest dopiero ciekawostka. Tak, a propos tego węgla, to przydałoby się go tworzyć w większych ilościach, kurczę. Mniejsze. W ogóle, patrzcie, ciekawostka, mamy więcej robotników z wysokim wykształceniem niż z niskim. Nie wiem, kiedy tak było za czasów ZSRR, ale... Ale to jest ciekawostka akurat. Oha. Szczerze, to jedyne co w tym momencie mogę robić, to na przykład, nie wiem, ten teren wyrównać tutaj. O, żeby tu było płasko. Na późniejsze budowy.
bo na dobrą sprawę, nawet jak sobie zacznę planować kolejną budowę i tak dalej, to on jeszcze bardziej zgłupieje, co on ma teraz robić i jeszcze wolniej to się wszystko będzie wykonywać. A chciałbym, żeby ten rozwój jednak był coraz to szybszy. W ogóle później mam taki plan, że będę wstawiał biura budowy, które będą budować konkretnie na przykład tylko drogi i mosty, jeden będzie budował na przykład tylko budynki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby to, wiecie, szybciej się odbywało, nie? No bo jak jest jeden do wszystkiego, to jest jeden do niczego na dobrą sprawę. Znaczy, jak jest jedno do wszystkiego, to jest do niczego, o. I to jest w sumie prawda, nie? I tu widać tutaj, że jak to buduje w tym momencie wszystko, no poza torami, bo to akurat musi budować osobne biuro kolei. Znaczy, biuro budowy kolei. Już centralnie. W ogóle, propos biura budowy kolei, nie ogarniam jeszcze w ogóle totalnie tej mechaniki działania tego. I szczerze mówiąc, będę chciał to ogarnąć na kolejnej mapce, gdyż, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Testowałem sobie wersję beta, czyli te wszystkie wodociągi, niewodociągi i tak dalej. Fajnie to wygląda, moim zdaniem wygląda to epicko wręcz. Jednakże jest jeden skopu, nad którym muszę powiedzieć, że jest skopany. Chodzi mi konkretnie o to, że jeżeli teraz mamy budynki i tak dalej, i tak dalej, to większość tych budynków trzeba będzie wykasować i postawić na nowo. Przez co moja republika może, delikatnie mówiąc, zdechnąć. To byłoby bardzo niesympatyczne, uwierzcie mi, lub nie. Więc chyba po prostu zaczniemy na nowej mapce po update'cie i tyle. Albo na razie nie będę włączał tej funkcjonalności. Chociaż kurczę, chciałem wam pokazać wszystkie możliwe funkcjonalności i nie ograniczać się na przykład, bo nie wiem, bo coś tam się stanie z moją mapką. Akurat to mam troszeczkę wykukane i szczerze mówiąc, to nawet jakbym miał zacząć od zera, to nie byłoby mi chyba szczególnie przykro z tego powodu. Po prostu zacząłem od zera i tyle. No, tak mi się wydaje. No bo spójrzcie sami, że fajnie wszystko tu się rozwija, ale z każdym dniem nabywam nowego doświadczenia, jeśli chodzi o tę grę. No w ogóle wasze komentarze, przynajmniej niektóre, znaczy niektórych z was, którzy rzeczywiście się angażują tutaj tak bardziej, są bardzo pomocne, dlatego powiem szczerze, że chyba nawet jeśli by się miało to zakończyć w ten sposób, to i tak bym się skłaniał ku nowej mapce. Tym bardziej, że wtedy może bym to lepiej rozwiązał wszystko, czy coś. Na przykład od razu bym postawił biuro budowy i i milion spychaczy, żeby to wszystko wyrównać, a nie marnował pieniędzy, głupio. No. To był chyba największy minus na początku tej mapki. Że tutaj się działo, co się działo. Więc no właśnie, brakowało najbardziej pieniędzy na wszystko. Niestety. W ogóle to chciałbym jeszcze takie wyzwanie podjąć, co mi proponowała jedna osoba, że tylko nie na tej mapce już, prawda? Jeżeli bym zaczął na nowej, wtedy bym się tego podjął. Konkretnie wyzwanie polega na tym, iż nie kupujecie wszystkiego automatycznie, prawda? Tylko przywozicie to sami ciężarówkami bądź pociągami, etc., etc. z zagranicy. Pierwsze rzeczy dosłownie ściągacie automatycznie, czyli powiedzmy dwa pierwsze odcinki bym ściągał automatycznie, a później wszystko musiałoby zostać logistycznie zaplanowane tak, że no, na przykład ciężarówka by jechała do składu celnego i przywoziła to. Co nie? Czyli gdzieś tutaj na obrzeżach miasta byłoby centrum logistyczne postawione, co nie? Czyli centrum dystrybucyjne dla żywności przykładowo i zaznaczone wszystkie sklepy. Tam były, są, wiecie, ciężarówki powrócane i tak dalej, które to będą rozwozić po sklepach. Powiedzcie mi, jak to wy widzicie. Co wy o tym sądzicie? No bo teraz fajnie, niby to wszystko działa tutaj.
płacę ogromne pieniądze, znaczy może to nie są ogromne pieniądze, ale są to tak spore pieniądze moim zdaniem, za przywóz tego w ogóle wszystkiego, a teoretycznie jest taniej, jak się samemu to przywiezie. Teoretycznie. Chociaż nie wiem, jak to wygląda rzeczywiście. No a wiecie, zawsze można jeszcze zrobić fiku-miku sztuczkę. Na zasadzie kupuję żywność, a sprzedaję, nie wiem, prefabrykaty, jedna ciężarówka to wozi. Chociaż akurat tego chyba nie może jedna ciężarówka zawieźć, no ale to jest taki mały szczegół. No, patrzcie, od razu jaki wielki kawał do zabudowy nam się stworzył. A tutaj całość ma być zabudowana. Jeszcze taki kawał mi został. Tak, do tej góry nie dojadę może, przez te góry. Ich nie będę przekopywał bez przesady. No, ale ten kawałek, który tu jest, jeszcze myślę, że wyrównamy i zabudujemy. Oczywiście wszystko z czasem, prawda? O, tam już na przykład nie mogę dosięgnąć bezpośrednio. No ale... Dobra, powiem wam tak, że ten odcinek już trochę trwa, a ja nie mam za bardzo dzisiaj czasu też. Tak, zresztą nagrywam ten odcinek dosłownie od rana, a za 2 godziny muszę iść, no w sumie za 1,5 godziny do pracy. To ja się z wami będę w tym momencie żegnał, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, wszystkim cześć!